Cześć wszystkim! Znowu Poziom 7, trzeci ciąg Tyranii. Dobra, w ostatnim odcinku, znaczy w ostatnich odcinkach, skazaliśmy Archonta Tajemnic na śmierć w sądzie Tunona. Potem przebijaliśmy się przez kakofonię do niego. No a dzisiaj zamierzamy wykonać wyrok. Jak widać, nie ma żadnych pomocników. Więc trochę ciekawe. Dobra, podejdźmy do niego. Musimy najpierw wręczyć wyrok. Myślę, że nie masz tej kwestii wyboru. Ten times over to save some brain dead grunt from stubbing his toe. Nie przychodzę tutaj dla Archonta wojny. We could have been magnificent together. But instead, we will have your bones fashioned into a scepter, your skin knotted into a belt, and your tongue fed to crows. At least crows know the meaning of respect and gratitude. Dobra. Wręcz mu nakaz egzekucji. Dziś nie będzie biesiady, a jedynie twoja egzekucja, zgodnie z wyrokiem sądu Tunona. Yep. Well played, Archon. It is a rare treat when we are actually taken by surprise. Your mind will go nicely with our collection. Chyba nie. Głosy narrata. Chyba nie. You aren't worried that this is a bit hasty. Not that I won't come along for the experience, but no one has challenged the Archon of Secrets and survived. I hope you thought this through. Twoja uwaga jest wyjątkowo bezużyteczna, sieć cicho. Nie. Wahasz się? Nie taką zwrotkę poznałem. I don't waste a lot of time worrying about consequences, but this might be our last chance to think about what exactly we're about to do. Mamy zabić głosy narrata, więc nie ma tutaj dużo do myślenia. Listen to her, Fatebinder. She shows wisdom beyond her years. The Voices of Narat is a terrifying, centuries-old mastermind, and neither of us have been around as long as him. That point seems worth emphasizing. I really, really hope you understand that he's going to hurt us. Ta. A my jego. We promise. Dzięki. Głosy na lata, dzięki. If you're up to it, then I'm with you. I've killed my share of gang bosses, and it doesn't take a genius to know when a leader is flagging and needs to be replaced. No offense, Archon. Zdecydowanie bez urazy. None taken, wretched girl. We have never been more proud of you than at this moment. You are everything the chorus strives to become. Może więc razem zakończymy jego nędzne istnienie, Zrodko? Sounds like a plan to me, boss. I'll sleep a lot better knowing there's one less parasite in the world. Ta. A little spy is right about one thing, you know. You're going to die, screaming. But your awareness will live for eternity, suffering within our magnificence. O, dobra, już przestań gadać. Attend to us, darlings! There is more than one way to skin a Fatebinder. And we will show you as many as possible. Głosy Nerata szykuje się do ataku. Okej, ciekawe, czy on mówił do swoich głosów, czy do... Czy ma jakichś pomagierów? Ha. Ma pomagierów. I to całkiem sporo. A może to nie są pomagierzy, tylko... Będą siedzieć tam i przyglądać się? Zobaczymy. Dobra. Może zacznijmy od ładnego... tak... uciszenia. Mamy całkiem sporą szansę. 65%. Nie wiem, czy to szansa na oba. Dobra, wyruszajcie do ataku. A Lantry jak zwykle niech rzuci odnowienie. Okej, Lantry rzucił, więc Rodka może go flankować. I teraz Lantry celność. Okej, ma coś ukrytego, ale dobra, tym się zajmę później. Okej. Czy udało się go...
Czy udało się go uciszyć? Draśnięcie, głosy Nerata. Uciszenie, niepowodzenie. Okej, okay. Trudno. No to użyjemy wybuchu. Zobaczymy, co wybuch dla niego zrobi. Powalenie, niewrażliwość. Okej. Okay. Przywołuję sobie kogoś. Dobra. Później się tym zajmiemy. Na razie może rzucimy cienisty blask. To da nam pancerz do magicznych. Może się przydać w tym momencie. Okej, fala zamętu. Nie mam pojęcia, co to jest. Właśnie, możemy używać naszych specjalnych rzeczy jednorazowych. Linia wróg przeciwko wytrzymałość. Użyjmy tego. Innych rzeczy również zaraz zaczniemy używać. Czy jednorazowych, znaczy przed odpoczynkiem. Okej, okay, jesteśmy waleni. Lantry użył. Co ty, Januszu? Ty masz pewnie jakieś dużo rzeczy, co? Stanowczość plus 6 przez 60 sekund, obrona przeciwko odepchnięciu plus 60, obrona przeciwko powaleniu plus 60. Stanowczość plus 6 może się przydać, ponieważ to zwiększy naszą odporność magiczną. Co może użyjmy tego? A co ty masz, lantry? Laska czempiona. Łaska czempiona. Raz przed odpoczynkiem użytkownik. Celność plus 12, chyżość plus 4, tempo ruchu plus 30%. Nie, to może później użyjmy. Zdolności zespołowe. Masz jakieś jeszcze specjalne zdolności? Chyba nie. Dobra, więc rzućmy jeszcze... Okej, siłę rzuciłem przez przypadek na Barika, ale to nie problem. Rzućmy na niego celność jeszcze od razu. Że czas na zmianę taktyki. Ciekawe, co to oznacza. Ma jakiś teraz buff. Jako wchłonie... Krwawa fontanna. Przywołana osobowość krwawa fontanna. Okej, okay, czyli rozumiem, że będzie pewnie zmieniał swoje statystyki podczas walki. Okej, okay, Barik jest chyba oszołomiony. Tak, ma zamęt, ale zaraz mu się skończy. Zdrawiająca aura. To może rzućmy, jeżeli rzeczywiście będziemy mieli jakieś obrażenia. Póki co zajmijmy się czarami po prostu. Czarami ofensywnymi. Dobra, rzućmy masę, tak żeby ich dwóch złapać. W ten sposób. Zobaczymy, czy uda nam się go przestraszyć. A, podpalenie. Okej. Zwrotka ma... Tak. Ten się na nią skupił, ale myślę, że nie powinno być problemów. Może na razie go zignorujmy. Okej, dobra. Tego nie przewidziałem. Teleportował się. Kto się z nim zwarcił? Nie, no to ruszajcie na niego. Dobra. Czy miałem coś z krwotokiem? Tutaj są zdolności drużynowe. Może spróbujmy uciszenie przez 32 sekundy. Właśnie tego. 10%. Ale możemy zawsze spróbować. Chybia, głosy Nerata. Okej. Okay. A możemy mu zrobić petryfikację? 65%. To jest dużo lepsze. Lantry, rzuć to na zwrotkę. Niewrażliwość. Aha, okej. Okay. A co na osłabienie i nagłuszenie? Okej, okay, lantry, teraz możesz go może oszołomić. Okej, okay, coś bardzo wyssało Barika. Zniszczenie osobowości. Okej. Okay. Użyjmy tej naszej zdolności, która odepchnięcie bólu. Okej, okay, to powinno mu pomóc. Tymczasem lantry. Okej, okay, ty jesteś oszołomiony, to fajnie. On się leczy jakoś. Może dobimy jego przydupasa, może on go przyleczył.
Barik, dobij go może. Okej, dobra. A tymczasem... Nie możemy tego rzucić? Ciekawe. Spróbujmy go przewrócić. Powalenie, niewrażliwość. Okej, szkoda. W takim razie... może rzućmy względy stanowiciela na Barika. Okej, zabiliśmy jednego, on przywołuje drugiego, więc to się raczej nie przydaje. Okej. Co jeszcze możemy zrobić? Minus 7 szybkości działania przez 17 sekund, tempo ruchu minus 70%. Może jak ty podejdziesz tutaj bliżej? To jakoś zadziała. Okej. Spróbuj ich stantować. Barik. A tymczasem spróbujmy tego użyć. Musisz już tutaj bliżej podejść. A nie, wolę, że... Okej, wolę, żeby to trafiło... żeby to trafiło głosy. Okej, dobra, trafi obu. Mhm. A ty tymczasem... tak, to nie zadziała, ale chyba zada jakieś dodatkowe obrażenia. Okej. Może znowu rzucić odnowienie. Ty go wysi. Dobra, zabijmy może tego szybko. Okej, chyba musimy, tak, odejść trochę. Dobra, ty sieć na nim może, Barik. Okej, dobra, niedobrze. Rzucił się na Lantry'ego. Lantry musi odejść. I się uleczyć. Okej, dobra, może użyjmy z powrotem wybuchu. Dobra, Lantry. Zaklęcie ofensywne. Teraz go wysi. Okej, teraz oszołom. Okej, dobra, jednego zabiliśmy, oni chyba będą dalej przychodzić. Okej. Spróbujmy go dalej uciszyć. To by było bardzo przydatne. Okej. Barik stracił już siłę Tytana, więc rzućmy na niego ponownie. Okej. Trafia głosy Nerata. Ucieszenie przez 27 sekund. Świetnie. Dobra. To teraz wbijamy w niego zaklęcie ofensywne. Okej. Dobra. Możemy na jego zamęt rzucić? Może nie wrzucajmy. Nie chcę, żeby przypadkiem zastąpić to uciszenie czymś innym. Okej, coś jeszcze może rzucić? Nic ciekawego na razie. Dobra. Okej, ty go atakuj dalej. Dobra, jakie my tu mamy jeszcze zaklęcia? Złośliwą masę zatrzymajmy sobie na razie. Okej, to ciekawe, możemy zrzucić tylko na sojusznika. Okej, tak, to będzie zadawać teraz wokół niej obrażenia. Więc spoko. Dobra, zimny uścisk. A, już zaraz padnie. Świetnie, zamrożenie. Dobra, co to ma... co ma większe obrażenia? Ogień ma większe obrażenia. Okej, Lantry, siła na zwrotkę. Podpalenie, świetnie. Kierunkowana siła, czemu by nie? A, jest możliwe, widzisz? Dobra, teraz jeszcze...
Okej, znowu zmienił. Myślałem, że zostanie taki duży, ale on po prostu znowu zmniejszył zmienił osobowość. Dobra. Teraz jeszcze upiorny pocisk. Okej, dobra. Też. Okej, zmierz się z głosami Narata. Tyle na razie? Tak. Archont przytrzymuje swoją szatę w rozdartych miejscach, prześwituje spod niej blady zielony płomień. Co masz do powiedzenia, potworze? Whatever the thoughtless rabble may whisper about this moment, don't delude yourself into thinking you are powerful, that you matter, or that someone out there isn't greater still. Oczywiście, jest Kyros. We came from nothing. Our deeds defined us to the people, and the people knew us as a monster. Did you imagine we were always flames, voices, and secrets? Think on that. You archon of misguided decisions. Nigdy nie mógłby stać się taki jak ty. Couldn't you? How much you've changed since this war began. Imagine. If you subjected that same pressure to centuries of time, we don't have to wonder, but you do. You have all the time in the world. A twój czas się właśnie skończył. Głosy zdaje się być bardzo rozbawiony. Wybucha śmiechem. Krótki rechot zamienia się w gwałtowne, niepohamowane spazmy szaleńczej radości. Głosy opuszcza dłonie, którymi przytrzymywał szatę. Jego bezkształtne płomienie buchają jaskrawym promieniem, pochłaniając Archonta. Gdzie z tyłu głowy słyszysz odległy chór niezrozumiałych krzyków, który szybko narasta i równie szybko milknie. Archont tajemnic przestaje istnieć na twoich oczach. No! Not like this. We were so close. Zaraz! To chyba naprawdę się stało. Dobrze, że wciąż jestem częścią bandy, prawda, szefie? No, w tym stworzeniu było tyle wiedzy. Gdyby Nerat nie był takim obleśnym potworem, to pewnie bym po nim nawet zapłakał. Pomyśleć tylko, jak wielu tomów wymagało spisania zawartości jego umysłu. Chociaż pewnie większość stanowiłoby szkicy tortur i cudzołóstwa. Czy to monstrum wreszcie zginęło? Pytam, bo ciężko było stwierdzić, czy w ogóle był żywy. A tak, już nie klaszczą, co? Zdolność za wrogość, tryskająca krew. Okej, czas na chłonięcia 2 minuty. Bazowe przeciwko wytrzymałość. Bardzo fajna. Duże obrażenia. Krwotok przez 65 sekund. Bardzo fajna zdolność, podoba mi się. Dobra, ograbmy tutaj, co jeszcze możemy. Tutaj nic ciekawego. Eliksir chyrości. Okej. Tutaj są ci więźniowie. Czy możemy coś z nimi zrobić? Wrogowie szkarłatnego chóru, którzy nie zasłużyli jeszcze na pal, zwisają z urwiska, dopóki nie przyjdzie po nich śmierć. Chyba nie bardzo możemy cokolwiek z nimi zrobić. Okej, dobra. Poszperajmy jeszcze tutaj. Za tronem głosów Nerata dumnie wywieszono zwłoki komendantów skardzonych. Ale chyba nie, chyba nic. Okej, tutaj jeszcze coś dropnął. Zobaczmy, delikatny dotyk. Jakoś mistrzowska. Mnożnik obrażeń krytycznych plus 25%. Przy trafieniu krytycznym wróg przeciwko parowanie krwotok. I precyzja trafień plus 5%. Bardzo fajna broń dla zwrotki. I tutaj ostatni krzyk. A właśnie czytam, to był artefakt? Nie. Ostatni krzyk jest artefaktem. Okej, przy trafieniu krytycznym bronią obrażenia losowe przeciwko unik. Mistrzowska, miażdżona, jednoręczna. Fala zamętu. Unieś ostatni krzyk w górę, wzywając chromatyczną eksplozję energii. Pobliscy są... Przeciwnicy zostają odepchnięci, oszołomieni, zdezorientowani. Czas trwania przypadłości ulega wydłużeniu dzięki rozgłosowi ostatniego krzyku. Okej.
No to wyekwipujmy się. Zobaczmy. Tak, minus 6 przebicie pancerza, minus 2 mocy. Ale wszystko inne, dużo fajniejsze, więc... Więc się tym zaopiekujemy. I ty zwrotka, to by przydałoby się trochę miejsca w ekwipunku. I pewnie ten nieustraszony zdejmiemy, co? Tak. Musimy się pozbyć nieustraszonego niestety. Ponieważ ten miecz ma dużo lepsze obrażenia i celność. A ponadto ma fajniejsze zdolność przy krytyku. Okej. Dobra. Bye bye nieustraszony. Zobaczmy, czy może Barikowi by się przydał. Pewnie nie, w porównaniu z tym ostatnim krzykiem nie. Masz jakąś broń jednoręczną z piżową sztylet? To trzymaj sobie teraz nieustraszonego. Spoko. A ty Janusz masz dalej swój laskę godzi. Okej, dobra. A, zwrotka awansowała. Zajmijmy się tym od razu. Dobra, dwie bronie, chyżość. No, to jedziemy dalej, chyżość. Tak. Fechmistrzyni. Jeszcze jeden punkt nam brakuje, żeby ostatnią zdolność wziąć. Co tu możemy wziąć? Jeżeli zwrotka zostanie pokonana, to zaskakuje wszystkich. Nie, tego nie chcemy. Okej, zabójczy szał 1. Po zabiciu przeciwnika zwrotka potrójne ciosy. Tutaj uścisk Fury. Seria gwałtownych ciosów wyprowadzonych w pojedynczego przeciwnika. To już mamy. To nieprzydatne, mało przydatne. Zwrotka wyzywa przeciwnika wyjmując jego szał i prowokując, by przez krótki czas ją atakował. Odzyskanie gotowości skrócone o 25, zdrowie zwiększone o 15%, wola zmniejszone o 15%. Czy tak chcę robić? Może wezmę po prostu ten zabójczy szał. Okej. Dobra, to jest reputacja. Tam wzgardzeni dalej są okej. Okej. Ostateczny osąd. Porozmawiaj z Tunonem w jego sądzie. Możemy się również oddać do grobowego Asha. Dobra, może zróbmy najpierw to. Potem się udamy do sądu. Zobaczymy, jak Ash zareaguje na nasze zwycięstwo. No, patrzcie, jacyś niezabici chórzyści. Dobra, zostawmy ich przy życiu. Niech sobie siedzą tutaj i robią cokolwiek chcą. No i dobra. Idziemy do wieży. I przede wszystkim musimy odpocząć. Tak, jaka jest najkrótsza droga? Chyba przez wieżę świtania. Albo nie. Przez wieżę jutrzenki wygląda na to. Okej, jesteśmy z powrotem. Tak, to jest nasza wieża treningu. Bo to za bardzo nie mamy dużo do robienia. Właśnie, jak tam nasza gotówka? No, niezbyt fajnie. Plac ćwiczeń. Czy mamy kogoś, kto uczy mądrości? Znaczy wiedzy? Władania bronią, łuk... Nie, to tutaj są tylko umiejętności władania bronią i tak dalej. Bojowe. Dobra. W takim razie udajmy się do... Co mierzyliśmy w wieży świtania? Infranterię. To nie... Udajmy się najpierw może do wieży zmierzchu. To mam księżnicę.
stwierdziłem, że fajnie byłoby 5 treningów na poziom robić z wiedzy, jeżeli jest to możliwe. Księżnica. Mistrzyni oraz magiczną lasko, mistrzyni kontroli. Nie widzę nic od wiedzy. Trenerka przekazująca wiedzę. Chwila. Zobaczmy, czy ona może nas jeszcze nauczyć czegoś z wiedzy. Przy okazji, Zrodka chce z nami pogadać. Zaraz to zrobimy. Mam stanowicie, zastanawiam się, kiedy wreszcie spotka mojego gospodarza. Wiele zespolonych, uprzedzając pytanie o to, co robi kowal tak daleko od kuźni, co... Cóż, zrobiłem sobie przerwę od pracy z żelazem, a ta biblioteka odpowiada mi. Co teraz zamierzasz? Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Dobra, zajmijmy się magią. Tak, wiedzy już u niej nie możemy szkolić, tylko do 75. Domyślam się, że mistrzowie pewnie też nie będą mieli dużo więcej ponad 100 do szkolenia, więc... Dobra, mędrzec Gauss. Jaki jest stan twoich badań? Z przyjemnością donoszę, że uczyniłem wielkie postępy. Wyniki prac. Okej, receptura pagienna jagoda. Dobra. Możemy coś jeszcze zbadać? Schematy tarcz, mikstury, przedmiotów, badania edyktów. Potrzebowalibyśmy 6 rekrutów. Nie mamy nawet 4. I raczej nie mam pieniędzy na 6 póki co. Dobra, więc badajmy cokolwiek. Badania schematów tarczy. Dobra, pogadajmy może ze Zwrotką na razie. Stanowicielu, nie sądziłam, że kiedykolwiek... Stanowicielu, nie sądziłam, że kiedykolwiek zdoła załatwić głosy Nerata. Większość jego wrogów umierała przed nim, a pozostałych pożerał. Był przecież wielkim, bezdennym czymś. Dałabym głowę, że będzie wśród nas przez całą wieczność. A teraz on nie żyje. Trudno w to uwierzyć, cieszę się, ale z drugiej strony to on dał mi życie i moje imię. Nienawidziłam go, ale był niezwykły, był artystą. Próbuję ci odpowiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Udało ci się przekroczyć moje niewielkie oczekiwania. Myślisz, że głosy naprawdę nie żyje? Jeśli mam mówić szczerze, że to mam wątpliwości. Głosy potrafił być o 1000 kroków przed wszystkimi, więc nie trudno sobie wyobrazić, że miał plan na wypadek śmierci. Jakieś wyjście awaryjne. Jego plan może być tak skomplikowany, że nawet nie zdołamy się zorientować. Może nawet nie nastąpić za naszego życia, jeśli będziemy mieli szczęście. Dobra, bywaj. Dobra. W następnym odcinku udamy się do Żelaznego Domostwa. A właśnie, możemy tutaj odpoczywać. Chciałem odpocząć w... Tak, najwidoczniej to zużyje moje ten... Okej, ale... bo mam jakieś bonusy za odpoczywanie w wieży. Tak, tylko trzeba zużyć zestaw odpoczynkowy. Tak, dużo bonusów. Tak, więc te bonusy przydadzą nam się, mogą nam się przydać, tak myślę, w... żelaznym domostwie. Pójdziemy teraz... Tak, w następnym odcinku pójdziemy do grobowego Asha i powiemy o naszym zwycięstwie i chyba będziemy musieli go zmusić do ukłonienia się pod nami. A jeżeli tego nie zrobi, to zostanie zmuszony. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. A potem, jak już załatwimy sprawy z Ashem, pójdziemy do Tonona i jemu chyba będziemy musieli to samo zrobić. Ciekawe. Ciekawe, jak na to zareagują. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!